doświadczające skutków aborcji w sferze zdrowotnej, w sferze psychicznej, to jest kwestia względna, to jest efekt jakichś ich urojeń w niektórych przypadkach, czy coś takiego. Albo też sugerowanie, że syndrom postaborcyjny to jest kwestia stanu psychicznego bądź zaburzeń, które ta kobieta przeżywała już wcześniej. I potem tylko pod hasłem syndromu aborcyjnego jest to leczone, jest to uznawane, że to aborcja była przyczyną. W tej kwestii trochę statystyk. I'm citing here from a study with the psychological risks after abortion. It's on the website afterabortion.org. And I'm going to tell you about a New Zealand study. I'm going to read it aloud so I don't make a mistake. Te dane dotyczą badań przeprowadzonych w Nowej Zelandii dotyczących właśnie tych warunków wstępnych dotyczących stanu psychicznego kobiety przed dokonaniem aborcji. Żeby nie popełnić żadnego błędu przejęzyczenia, po prostu wam to przeczytam. Disorders not pre-existing. Zaburzenia nieistniejące wcześniej. A New Zealand study found that women had higher cases of suicidal behavior, depression, anxiety, substance abuse, and other disorders after abortion. The study found that these were not pre-existing conditions. Zaburzenia nie stwierdzone wcześniej. Badania przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazały, że kobiety wykazywały podniesioną odsetek występowania zachowań samobójczych, depresji, niepokoju, nadużywania różnych substancji oraz inne zaburzenia po aborcji. W badaniu wykazano, że nie były to problemy występujące czy stwierdzane w ich życiu wcześniej. And I would like to add, whether we call it PAS or whether we simply say that some of us women or many of us women have problems with depression, etc. afterwards, when we realize what we've done and we're fighting inside our minds against ourselves until we become honest and clean, this is a fact of life. Niezależnie od tego, jak będziemy na to patrzeć, jak będziemy próbowali przypisywać to, czy to będzie, nie wiem, zaburzenie jakieś miesiączkowe, PMS, czy inne sprawy, czy w ogóle problemy mentalne, indywidualne tej kobiety, no to nie możemy odwracać od tego wzroku i trzeba spojrzeć na to w prawdzie, tak jakie to jest. Tej kobiecie i tak jest potrzebna pomoc, i tak musi się z tym zmierzyć, musi to przetrawić. Więc niezależnie od tego, czy będziemy próbowali udawać, że tych zaburzeń, tych problemów nie ma, czy nie, problem i tak istnieje. Thank you. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Jedna i druga, bo w terapii, o której mówiłam, pracujemy z osobami, z rodzicami, chociaż statystycznie częściej są to kobiety, które przeżyły stratę. Natomiast pracujemy też z ich dorosłymi dziećmi, czyli z osobami, które właśnie przychodzą z zespołem osoby ocalonej i te osoby mają cały zespół problemów, które przeżywają i potrzebują po prostu ewidentnie pomocy w tym zakresie. Także to jest i ta właśnie problem winy, że żyje, a inni nie. I to jest taki problem, który nawet występuje wtedy, kiedy nie wiemy tak bezpośrednio, że
nasze rodzeństwo nie przeżyło. Ludzie dopiero sobie w rozmowach albo w dorosłym życiu odkrywają, skąd to poczucie winy. Ma poczucie winy, że inni umarli, a ja żyję. Może oni byli godniejsi życia niż ja. To jest również cały zespół, zresztą odwołuje tutaj do naszej strony NEST i odwołuje do tekstów doktora Witolda Simona, bo myślę, że jest późna pora i trudno jest tak szczegółowo w pewną problematykę wchodzić, tylko powiem, że krótko mówimy o winie Jakuba i winie Kaina. I to jest też tak obrazowo przedstawiamy poczucie winy osoby, która się urodziła przed aborcją i osoby, która urodziła się po. To jest inny zespół objawów, tak? Inny zespół objawów. No właśnie to w różny sposób się demonstruje. Osoba z zespołem właśnie tej podgrupy Kaina mówi: ja muszę wyprzedzić atak, ja będę dzisiaj kontrolował, łącznie z tym, że mogę kontrolować, kto ma prawo do życia, a kto nie. Natomiast z poczuciem winy Jakuba jest tak, że to właśnie takie poczucie, że jestem w zastępstwie. I z postawą w ogóle do życia to jest tak właśnie, że ktoś do mnie przyjeżdża i mówi: muszę ci wreszcie powiedzieć, chyba ze mną jest coś nie w porządku, ale kiedy jadę do ciebie i poboczem idą ludzie, a ja jadę samochodem, to siłą woli panuję nad tym, by nie nacisnąć na gaz i nie wjechać w tych ludzi. Chyba jestem nienormalna, chyba jestem nienormalny. Co jest ze mną nie tak? A inna osoba opowiada, że właśnie to coś ze mną nie tak. Idę przez jezdnię, jedzie tramwaj, czy wchodzę nawet ryzykownie, myślę sobie i ryzykuję. Przejedzie mnie albo nie? A może się hamulce zepsują? Wie pani, tyle lat dojeżdżałam do szkoły autobusem i często myślałam, że ktoś podejdzie z tyłu i po prostu no, zrobi mi taką krzywdę albo wbije mi nóż w plecy. Nigdy nikomu o tym nie opowiadałam, ale tak jakbym czekał na śmierć. To są tylko takie obrazy. Mogłabym ich wiele mnożyć. Ludzi dorosłych, bo trzeba mieć przynajmniej 20 lat, żeby być w terapii grupowej. Czasem zdarzało się, że odrobinę wcześniej ktoś zaczynał indywidualnie ze mną. I to jest problem właśnie tego człowieka, który to nosi w sobie. I on jest tak, albo muszę wyprzedzić atak i nie dam się. Nawet zagadką jest to, kiedy właśnie przychodzą osoby do sal wykładowych, do kawiarni. I to nie są te sytuacje ostatnie, ale wchodzą i decydują o tym, kto ma żyć, a kto nie. Dzisiaj ja przejmuję kontrolę nad tym i to ja decyduję o tym, kto ma prawo do życia albo nie. Lęk, który nosi w sobie osoba ocalona. Właśnie osoba ocalona ma poczucie, że żyje za dziecko zgładzone, które w nim bywa idealizowane przez rodziców. Bardzo lęka się odrzucenia. I często jest to właśnie ta postawa dziecka chcianego. Skoro byłam chciana i byłem chciany, to zrobię wszystko, żeby być chciany. Nawet za cenę utraty siebie. Wybieram studia, bo tak rodzice sobie życzą. Chociaż w ogóle to nie jest zgodne z moimi predyspozycjami. Zrobię wszystko, żeby być chciana. Również w pracy. Zrobię wszystko, żeby być chcianym i akceptowanym. Nawet jeśli szef kradnie moje projekty i pomysły. Zrobię wszystko, żeby być akceptowanym. To się pojawia bardzo często też wśród młodzieży i tych grup rówieśniczych. Zrobię wszystko, nawet za cenę utraty siebie, swojej tożsamości. Ogromny pesymizm, który nosi osoba ocalona w sobie. Nie wierzy, że uda jej się w życiu, że znajdzie dobrą pracę, że zasługuje.
nie umie obronić siebie, to jest to. Ludzie nawet, którzy kończą ten proces terapeutyczny, są bardzo zdolnymi ludźmi, często nie potrafią zrezygnować z przemocowych układów pracy. Kiedy się okrada z ich pomysłów, kiedy się mówi cienias jesteś, bo szef tak na powitanie wita swojego współpracownika, jeszcze potrzebują czasu, żeby powiedzieć, nie pozwolę się tak traktować, zasługuję na dobre traktowanie. To jest również zaburzona tożsamość własnej osoby. Kim jestem? Kim jestem? To jest bardzo, bardzo dużo sprzecznych komunikatów taka młoda osoba słyszy. I jednocześnie również kochasz mnie, lubisz mnie. To jest duży problem. Dzieci przyjęte w rodzinie mówią, kocham cię mamusiu, kocham cię tatusiu. Dzieci nieprzyjęte, te, które przeżyły, często pytają, kochasz mnie? I tak nie wierzą zapewnieniom. I nie wierzę potem mojemu chłopakowi, mojej dziewczynie. Pytam 100 razy dziennie i ciągle mam wątpliwości. Ciągle mam wątpliwości. Mam wątpliwości na ten temat, kim jestem i kim mam być. I to niskie poczucie wartości, które się z tym wiąże. To są bardzo, bardzo naprawdę różne konsekwencje i kwestia winy, lęku egzystencjalnego i winy ontologicznej. Pojawia się myślenie, że właśnie to, co powiedziałam, jakaś niespodziewana, niepodlegająca kontroli tragedia nagle mnie zniszczy. Albo mam poczucie, że mi się marnuje, że nie rozwijam swoich talentów, że moje życie jest mało wartościowe. To jest wściekłość, która jest w osobach. Jestem zła. I ta wściekłość często jest destrukcyjnie kierowana na siebie albo na innych. To jest również bardzo duża potrzeba potwierdzenia. Bardzo krótko już nie chcę, bo wiem, że część osób też się spieszy, jutro są zajęcia, ale to jest niebezpieczna postawa flirtowania ze śmiercią i nieszczęściem. Wchodzę w graniczne sytuacje, licząc na to, przeżyję albo nie. I to się w bardzo różny sposób przejawiać może. Również w sportach ekstremalnych, które wybieram. To jest również obawa przed zobowiązaniem i obawa przed bliskością, która ma też tutaj w przeróżny sposób się przejawia. To tylko zasygnalizowane problemy, proszę Państwa. I więcej ci, którzy będą chcieli zainteresować się tym problemem, znajdą i w publikacjach, i znajdą na stronie. Tych treści jest coraz więcej. Myślę, że powinniśmy o tym wiedzieć. Po to, żeby zmieniać własne życie, wchodzić w życie z inną perspektywą właśnie tego, że zasługuje na dobre życie, na dobre traktowanie, że jestem osobą, która zasługuje na to, by powiodło jej się w życiu. Zasługuje na to, co najlepsze, nie przez moją zarozumiałość, tylko właśnie przez to, że przez moje dobre wybory, a przede wszystkim akceptację, nauczenie się akceptowania siebie i drugiego człowieka i przyjmowania go z miłością. To wielka szansa, która jest przed każdym z nas. Dobrze, czy jeszcze są pytania z sali? Ja mam pytanie do pani Ireny. Korzystała pani z pomocy specjalistów, psychologa bądź psychiatry i czy uznawali oni to, że pani zaburzenia jakieś psychiczne mogły być spowodowane aborcją? Thank you.
asking about if I had turned to psychological help and if it was a pre-existing condition with me, basically. Very condensed version. Right, good. You did a good job translating. did you want to translate that? yes, I did speak with psychologists during my life. The interesting thing about that is that nobody inquired about an abortion. They would ask about my relationship with my father and with my mother and all kinds of things, but nobody mentioned abortion. So I found out afterwards that where everything kind of fell into place. Rozmawiałam z psychologami na ten temat, wielokrotnie nawet. Co ciekawe, no, zajmowali się poszczególnymi problemami, poszczególnymi jakimiś takimi wewnętrznymi moimi konfliktami. Wypytywali o mnóstwo różnych rzeczy, o relacje z matką, relacje z ojcem, doświadczenia z dzieciństwa. No ale jakoś tak, co ciekawe, nigdy nie pytali o aborcję. Ten temat był pomijany. And no, there was no talk about any pre-existing conditions. Ani też nie stwierdzali, że już wcześniej miałem jakieś niewłaściwe podłoże psychiczne, które by uprawdopodobniało, że będę mieć takie, a nie inne problemy ze sobą. Absolutnie. Dopóki ten temat aborcji sam przede mną nie stanął, dopóki sama nie zdałam sobie z niego sprawy, dopóty wszystkie te terapie, wszystkie te próby znalezienia przyczyn, to w ogóle nie układało się w całość. Czy jeszcze są pytania? No dobrze, to w takim razie można powiedzieć, że dyskusja jest potrzebna w tym temacie. Czy tak naprawdę, no, problem istnieje, tyle że potrzeba też przede wszystkim otwartości na to. No i myślę, że temat będzie dalej pociągnięty i że się spotkamy jeszcze w tym temacie. Więc dziękujemy za zaproszonym gościom. Tutaj pani Irenie, że przyjechała do nas. Również dziękujemy serdecznie pani doktor Stefanie Wiec. Tak, pani doktor Stefan. No i wam wszystkim za przybycie i wysłuchanie tutaj wykładu. Więc ja jeszcze takie dwa komunikaty chciałam organizacyjne. Tutaj normalnie można i tymi drzwiami wychodzić i tamtymi, a poza tym no, zostaliśmy poproszeni, czy byłaby taka możliwość, żeby kto będzie chciał, mógł złożyć podpisy pod inicjatywą ustawodawczą zatrzymać aborcję. Jeśli ktoś ma taką wolę i chęć, na stolikach są wyłożone formularze, a poza tym będą stały też osoby z puszkami przy wyjściu. Jeśli ktoś chciałby jakimś datkiem wspomóc możliwość organizowania kolejnych wykładów, to prosimy o jakieś drobne wsparcie, bo jak wiadomo, raczej no, jesteśmy studentami, nie mamy własnych funduszy i liczymy na to, że będziecie chcieli dalej kontynuować różne dysputy naukowe. Dziękujemy bardzo.